Każdy ma jakąś motywację. Jaka jest twoja do triatlonu? No myślę, że przełamywanie swoich granic, tak, żeby dążyć do coraz lepszego poznania siebie, swoich granic. No i myślę, że tutaj właśnie chyba najbardziej to. To jest najlepsza zabawa, jaka może być. Uprawiać triatlon po prostu. Moc endorfin, to jest motywacja. Mam takie 10 punktów w swoim życiu, które chciałbym zrealizować. Na skalę rodziny wydaje mi się, że osiągnąłem już wszystko, na skalę kariery zawodowej równie dużo, na skalę przyjaciół, znajomych też wiele. Także teraz troszeczkę sportu, który trochę przypomina dawne rycerskie czasy, możliwość sprawdzenia się. Ostatni gwizdek, żeby coś zrobić jeszcze w tym życiu. Nie, no to trzeba coś robić, bawić się, ścigać. Ja się bawię w tej chwili już. Biegłem maraton, już wspiąłem się na całkiem wysoką górę. Chcę jeszcze parę rzeczy zrobić, ale nie mogę oficjalnie powiedzieć, bo jak żona usłyszy, to będę miał szlaban w domu. Dla mnie triatlon jest jak terapia. Całe życie zmagałem się z wieloma kompleksami, z takim poczuciem niespełnionego, niezrealizowanego sportowca. Miałem naprawdę niskie poczucie własnej wartości. Praca, którą wykonuję, jest niewymierna, w związku z czym trudno ocenić, czy jestem w niej dobry, średni, kiepski. A tutaj to jest sport, w którym przede wszystkim stawiam sam sobie cele. Mogę się porównywać do ludzi, którzy są podobni do mnie, są w podobnym wieku, mają podobną sytuację życiową, czyli nie wiem, dzieci, pracę. Główny powód to myślę, że jakieś stawianie sobie celów i osiąganie ich, przełamywanie swoich słabości, a dwa, że lubię taki klimat rywalizacji, przygotowań, startów. Wcześniej kibicowałem swoim przyjaciołom, którzy startowali w triatlonie i startowali m.in. wspierając osoby z autyzmem, a z uwagi na to, że no, są moimi znajomymi, przyjaciółmi, to zarazili mi tym sportem. No i z tego też powstało, ponieważ reprezentuję Fundację Synapsis, z tego powstała akcja Biegiem na Pomoc, która angażuje triatlonistów do pomagania osobom z autyzmem. Ostatnie 5 minut rozgrzewki! Ostatnie 5 minut rozgrzewki! Ja się ścigałem w latach 90., także przede wszystkim co mnie przyciągnęło, ludzie. Ludzie, poznasz tych ludzi, po prostu wciąga cię to tak, ich emocje, ich, że tak powiem, ich pozytywne nastawienie. Mobilizują do działania, do treningu. To jest fantastyczna sprawa, fantastyczni ludzie, zupełnie inne środowisko niż to, z którym mam do czynienia na co dzień w pracy. Bardzo wartościowi ludzie, którzy mnie inspirują. A przy okazji też to jest taka platforma komunikacji, przez którą można różne fajne rzeczy robić. No, tutaj robimy w tej chwili z Fundacją Synapsis akcję, która ma na celu zbieranie pieniędzy na rzecz dzieciaków chorych na autyzm. Przyjechałem tutaj, ponieważ Labosport robi genialne imprezy. Widziałem, kibicowałem w Szczecinku. Widziałem i kibicowałem także w Malborku. Widziałem film z Radkowa. Gratuluję do fajnego montażu. Postanowiłem wystartować chociaż w jednej imprezie.
Garmin Iron Triathlon 2013, impreza w Ślesinie. Na początku zapowiadało się, że będzie ona imprezą z najmniejszą frekwencją. Ostatni miesiąc to taki bardzo dynamiczny ruch na liście startowej. Ostatecznie 400 osób w Ślesinie, także kończymy tutaj nasz cykl. Generalnie jak podchodziliśmy do tematu w zeszłym roku, to na to decydowaliśmy się, że to będzie na lata współpraca i że to będzie taki sztandarowy triatlon w Polsce. Taki był nasz cel, a jednocześnie chcieliśmy bardzo, aby to był triatlon przystępny, taki dla ludzi. Nie Iron Triathlon, dziesiątki kilometrów, że tak powiem, zgon w pół drogi. Nie, tylko taki, żeby każdy, kto zaczyna z triathlonem, każdy, kto zaczyna przygodę w Polsce w ogóle z aktywnym spędzaniem czasu, mógł sprawdzić się, zmierzyć się i wystartować w czymś, co będzie na jego miarę. Co jeszcze? Rower. Dlaczego triathlon? No chciałem spróbować czegoś nowego. Od wielu lat biegałem i na przeszkodzie zawsze stało pływanie, a w tym roku nauczyłem się pływać i postanowiłem spróbować triathlonu. Wcześniej biegałem, znaczy nie, jeszcze wcześniej trenowałem piłkę nożną, z której właściwie musiałem zrezygnować i tylko biegałem, a kolega urozmaicił mi trochę trening i dołączyłem do tego pływanie, jadę na rowerze i wybrałem triathlon. Biegałem kiedyś i chciałem spróbować czegoś nowego w gazecie o bieganiu, bieganie. Był artykuł o triathlonie, przeczytałem. Tak mnie coś knęło, napisałem tam do trenera i tak się zaczęła przygoda. Biegam od 4 lat i czuję, że to jest trochę dla mnie mało. A triathlon mi się podoba, bo 3 dyscypliny, 3 wytrzymałościowe dyscypliny. Spróbuję, pierwszy raz, nie wiem, zobaczę co będzie dalej. Yeah,
Zaczęłam od biegania ze względów zdrowotnych. To mi jakby pomogło w tym, że przestałam chorować. Natomiast bieganie mnie trochę nuży, a lubię pływać i jeździć na rowerze. I dlatego stwierdziłam, że to może takie bardziej urozmaicone. Deklaruję, że w ciągu 2 lat zrobię Ironmana. Ironmana. Tomasz Pryt! Być może, panie Tomku, za pana zdrowie. Wielki brawo, Tomek! Historia polskiego triathlonu. Łukowski Adam kończy wyścig! Brawo, Adam! Godzina! 5:25! Demolował te zawody! Demolował rywali! Teraz będzie patrzył, on liczył sekundy, czy stop plus na 30, będzie jego, czy też nie? 32, 5. Teraz czekamy, patrzymy na zegarek. Adam Głogowski i zegar. Adam Głogowski i sekundy. Muszę czekać, kto wie, zobaczcie, do końca. Powiedziałem, że się nie poddam po Radkowie. Czekamy, walczy. Czekam. To nie on liczy sekundy do zwycięstwa. Mateusz Rak. Wspaniale, miejsce drugie. Krzysiu leci, sekundy wygrał! To jest Krzysiu i Sega Augustyniak. Brawo, Krzysiu! Nie liczyć na stek, chyba tam czy ty, czy ty? Nie wiem, bo to liczy Filip! Słyszeliście? Czy ty, czy ja? To. Męczyć się 2 godziny i przegrać o 5 sekund, to musi być, to musi boleć! Krzysztof Augustyniak zgarnia główną nagrodę! Skoda! Skoda! Plasmę! Trzydzieści! Wielkie brawa! Wspaniały występ! Drugi w całym cyklu! Gratulacje! Zobacz, z kim wygrałeś! Zobacz, kto biega! Mikołaj Luk! Szacun! Szacun! Mikołaj! Nie ma za... Piotrek Szekuszyk! Wielkie brawa! Wielkie brawa, Piotrek! Ale Piotrek, trochę symulujesz, bo ty przecież nic nie trenujesz i ciągle w czołówce. No nie wiem, to może konkurencja też się trenuje. Super! Brawo! Witamy serdecznie, Maćku. No i proszę, zobaczcie. Taki to wór. Dobieg musi uklęknąć oczywiście. Tak, za chwilę przemówi. Patrz, przed tobą uklęk! Przed tobą! Prowadząca kobieta! Małgorzata Szerbińska! Mam dziękuję. Lepiej dobrze mówię, lepiej wygrałem z Gośką. Gośka, do opór z tobą wygrał. W końcu. Bezna tym razem zrobiłem taką peregrynację do atawistycznych form ruchu, dlatego natural running, bieganie na boso, świetna sprawa, polecam wszystkim. Nawet odcisków nie ma. Czas poprawiony od pierwszej edycji o 0,5 godziny, 10 kg schudłem. Nikt mi nie uwierzy, bo nie widać, po prostu jestem dobrze zbudowany. Cześć, jak smakuje arbuz? Bardzo dobrze. A jak bieg? Też nie najgorzej. Co mogę powiedzieć? Gorąco jest, duszno. Czy mam siły na gadanie? No to właśnie wyjdzie. Ile dałeś z siebie? Jak poszło? No, lepiej niż się spodziewałem. 2 godziny 36 minut, ale straszna pogoda na bieganiu była i ciężko było, że tak powiem, cokolwiek wydusić z siebie. Odcięło na trzecim kółku, ale jakoś dałem radę i dobiegłem. Świetne zawody, naprawdę, świetna organizacja. Poszło mi bardzo dobrze, muszę iść złapać mojego trenera, żeby się pochwalić. No bo zrobiłam najlepszy w swoim życiu czas, 2:33. Chciałam poniżej 2:40, a tutaj aż 7 minut, także naprawdę rewelacja, bardzo się cieszę. Jak się współpracuje z Lewo Sport? Cisną chłopaki?
No właśnie chciałam powiedzieć, że to jest najlepsza współpraca, jaka mi się w ogóle mogła trafić. Tak profesjonalnie nigdy nie byłam prowadzona, nawet w boksie, muszę powiedzieć. I dzięki tym treningom ja się czuję, jakbym miała z powrotem 18 lat. Ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ zależało mi na tym, żeby tu przyjechały osoby obce, żeby tu przyjechały osoby, które są po raz pierwszy w Ślesinie, bo one być może wrócą. Chcemy, żeby ten nasz Garmin Iron Triathlon stał się takim synonimem triathlonu w Polsce. Bardzo fajnie, że są takie imprezy właśnie cykliczne, jak tutaj jest zapowiadane, 4 imprezy, ten Malbork, Szczecinek, Radków, no i dzisiaj Ślesin. To rzeczywiście gdzieś tam sprawia, że możemy wyłonić tego, powiedzmy, najlepszego zawodnika. Kolejna sprawa, że imprezy są organizowane w różnych miejscowościach, to też jest taki przekrój tras, zwłaszcza biegowych i rowerowych. No, oby więc taki imprez, naprawdę. Bardzo się bałam, że jakaś guma, że coś się stanie, że nie wiem, nie ukończę po prostu. Ale tata mnie wspierał, wujek mnie wspierał, latali za mną z kołami, z dętkami, więc miałam wsparcie i było okej. Dzisiaj w Szczecinie mieliśmy rozstrzygnięcie tej klasyfikacji takiej generalnej Battle of the Sexes. To jest klasyfikacja, w której ścigają się ze sobą mężczyźni i kobiety. Porównujemy tutaj czas mistrza świata i mistrzyni świata z Hawajów do czasu sumy wszystkich ćwiartek najlepszej kobiety, najlepszego mężczyzny. Tutaj zwyciężył Krzysztof Augustyniak, drugi był Adam Głogowski, a trzecie miejsce zajął Marcin Ławicki. Cieszymy się, że wystartowało około 1500 zawodników we wszystkich czterech imprezach. No i na pewno zapraszamy gdzieś tam w przyszłym roku, bo też będziemy podtrzymywać ćwiarteczki. Tak, ćwiarteczki, tylko, czyli 1/4 Ironmana. Razem suma summarum zawodnicy, którzy ukończyli 4 imprezy, skończyli tak naprawdę takiego Ironmana na raty. Gdyby nie zawodnicy, nie byłoby cyklu. Tak naprawdę wszystko co robimy, to bez was, bez zawodników nie miałoby sensu. Także dziękujemy wam bardzo i zapraszamy na cykl 2014. Dziękujemy i zapraszamy.